Termometry wskazują jedno. Jutro zima. Najmroźniejsza od ostatnich 5 lat. Ekwipunek będzie. Jacek z łusek. Jest. Dragon chili salad. Nie ma. Kurde. Co prawda to pierwsza zima od ostatniego cyklu, więc u Orli nie ma pewnie za dużo papryczek i dragofrutów, ale zawsze warto zapytać. Mam na imię Maciek. Przecież masz na imię Wilson. Ale kurwa, kamerę w lewo daj, bałwanie. Ha, dobra, dobra, już. No debil. Mam na imię Wilson. Dzięki zaawansowanej wiedzy wyjętej z podręcznika od biologii i chemii 7 klasy podstawówki jestem w stanie robić różne materiały do kraftowania z innych materiałów do kraftowania. Zajmuję się też szeroko pojętą meteorologią, przez co robię dla mieszkańców konstant kalendarze pór roku. No kurwa, Maciek, pijesz coś za tą kamerą tak? Nie, nie, już poprawiam. Wracając, niedawno zacząłem pracę nad pewnym projektem. Księgą zawierającą wszystkie informacje o tym, jak skutecznie przejść przez wszystkie pory roku, zaprojektowaną specjalnie dla rekrutów. Part pierwszy, zima. Maciek, dawaj tu z tą kamerą. Już idę, już idę. Początek zimy jest łagodny. Jeśli nie przygotowałeś się wcześniej, nie ma problemu. Pierwszy dzień jest niegroźny. Po krótkim czasie stopniowo zacznie was atakować mróz zabierający wam zdrowie w czasie. Brak źródła ciepła będzie oznaczał pewną śmierć. Aby przeciwstawić się spadającej temperaturze, potrzebujemy kombinacji dwóch itemków. Ubrania i rzeczy modyfikującej statystyki temperatury bądź namoczenia. Tak sobie idziemy, idziemy i chyba ominęliśmy naszą skrytkę, Maciek, kurwa. No co znowu? Jak tę mapę trzymasz? Na odwrót. Kurwa, wracać się teraz musimy. Wracając do skrytki, niestety nie wiem co w niej będzie. Została ona wykonana na moje zlecenie przez Wickerbottom. Lubi się zajmować ubraniami i zna się na tym, więc spodziewam się jednego z dwóch najlepszych wyborów. Czapki z bawolej sierści. Jest ona bardzo gruba, więc ma najlepszą izolację spośród wszystkich czapek, wynoszącą 240 sekund. Crafting wymaga sierści bawoła i jego rogu. Minusem jest słaba wytrzymałość wynosząca 10 dni noszenia, przez co nie obejdzie się bez naprawiania. Ewentualnie tamo szantera o średniej grubości materiału, który utrzyma ciepło przez dodatkowe 120 sekund. Dzięki swojemu stylowi odnawia 7 sanity na minutę, a silne szwy zapewnią działanie przez aż 25 dni ciągłego noszenia. Inne czapki na zimę się po prostu nie opłacają. Wilson, bo już jesteśmy na miejscu. O, zobaczmy, co jest w środku. To jak? Jesteś gotowy? A na co? Na gówno! Przecież 10 minut temu ci tłumaczyłam, gdzie idziemy! A to przypomnij. Boże... Przyjęliśmy zlecenie na wykonanie skrytki z ubraniami ocieplającymi dla Wilsona i twoim zadaniem jest zrobić krzywdę tym oto bawołom. Ta? Jak go jemne, to wszystkie się na mnie rzucą. Karmimy potencjalny cel trawą i wtedy wyprowadzamy go z zasięgu widzenia innych osobników. Teraz, kiedy ten niewinnie wyglądający bawół czeka na śmierć, schemat jest prosty. Najpierw jeden atak, szybki unik, a potem kolejne 6 ataków, jeden unik, znowu 6 ataków, unik i tak do śmierci. Bawuł i tak dropi 4 mięsa i 3 futra, aczkolwiek jeden na 3 bawołów posiada wysokojakościowy róg, który jest niezbędny do projektu bawolej czapki, robionej z 8 futra i bawolego rogu. Założenie tej czapki upodabnia nas do bawoła, co za tym idzie, bawoły podczas swojego agresywnego okresu godowego będą do nas neutralnie nastawione. Mogę już iść? Chyba ci pojebało, jeszcze 2 sztuki, a jak one nie dropną rogu, to będzie więcej. Nie maruj, bo nie będzie mięsnych garnków. No dobra. Teraz Tamo Shunter, moim zdaniem najlepsza czapka na zimę. Zdobycie ciężkie i możliwe tylko w zimę. Najwięcej zleceń mam właśnie na ten przedmiot. Nie da się go wytworzyć, a zdobyć, zajebać, no jak to woli na to mówić, Morsa. Igla z tym lesie z księżycowym podestem i polem na środku spełni się iglo Morsa. Oczywiście, tylko w zimę. Mors respisz już od pierwszego dnia tej pory, co daje nam szansę na zdobycie Tamo Shantera jeszcze przed tym, jak zima faktycznie będzie zimna. Ale szanse na tę czapkę wynoszą zaledwie 25%, a sam Mors spełni się co 3 dni po zbiciu, więc przedmiot ten może wydawać się nieco ekskluzywny. Całe szczęście jedna regularnie naprawiana czapka starczy na całe życie. Natomiast ja przychodzę tutaj regularnie. Tamo Shantery w świecie konstant są bardzo drogie. Survivaliści są w stanie dać za nie naprawdę sporo, a wszyscy przychodzą do mnie, ponieważ tylko ja znam sposób na zabicie ich. Grupki z Morsa, jego niegroźnego syna i 2 lodowych psów. Spytasz się, jaka taktyka? A taka, że wpierdalamy się na hama... O kurwa. On spierdala, a my nadal go gonimy. W pewnym momencie psy powinny zgubić agro. Jeśli tego nie zrobią, najpierw doprowadzamy Morsa do stanu wyjebania, a potem zabijamy psy. Tylko powoli, aby cię nie zamroziły. Stan wyjebania Morsa to stan spowodowany oddaleniem się od swojego obozu. Polega on na tym, że Mors powoli wraca do pewnego obszaru, absolutnie nie zwracając uwagi na to, co się dzieje w jego otoczeniu. Wtedy też go zabijamy. Czysta metoda na hama. Oczywiście wymaga pancerza. Czasami może się też udać no damage. Istnieje też sposób na Chestera. Otóż ekipa Morsa zauważa nas już z bardzo dalekiej odległości i będzie powoli do nas kroczyła, przyglądając się nam. Jeśli podejdziemy za blisko, Mors rozpocznie ostrzał, ale jeżeli pomiędzy postacią a naszym celem stanie na przykład Chester, wtedy cała ekipa skupi się na nim, dzięki temu możemy zacząć gonić starego bez większego zagrożenia i szybko doprowadzić go do stanu wyjebania.
Tamo Santer i Bawala Czapka. Dwa bardzo cenne przedmioty, ale trudno. Klient płaci, to klient wymaga, a ja dostarczam mu jakość. Mogę jedną? A po co ci? A tobie po co dwie? Maciek. Po pierwsze to chuja dostaniesz, po drugie jesteś tylko kamerzystą, a po trzecie posiadanie tych dwóch czapek nawet tylko dla jednej osoby jest bardzo wydajne. Głównie dlatego, że Bawala ma największą termoizolację, a Tamo Santer wytrzymałość i odnowę sanity w czasie. W tym momencie dorabiając jeszcze pochodnie z trawy i patyków jesteśmy w stanie przeżyć zimę i normalnie poruszać się po mapie. Na przykład w celu zdobycia pożywienia. Jeżeli chcemy posiadać jeszcze większy komfort, do zestawu dorzucimy kamień termiczny z krzemienia, kamienia i kilofa. Działa on jak grzałka ładowana innym źródłem ciepła, na przykład ogniskiem. Wrócimy w przeciągu 2 dni, więc na pewno zmarzniemy przez ten czas. Wymagane będzie robienie sobie przerw na ogrzanie się, podpalając okoliczne drzewo. Tylko pamiętaj, drzewo, nie cały las! Ewentualnie rób sobie nieobudowane ogniska z drewna i trawy. Dzisiaj twoja kolejna kopania lodu. No dobra. Ja idę na pająki. Weź złoty kilof i wróć, jak będziesz miał stack. No spoko. Walka z pająkami nie jest zbyt ciężka pod warunkiem, że trzymamy się pewnych zasad. Najlepszym sposobem na wyczyszczenie kokonu jest wejście na jego teren i wywabienie kilku osobników gdzieś dalej. Jednego typa możemy spokojnie zestanlokować. Na dwóch wykonujemy najpierw unik, a potem dobijamy obu. A na trzech to samo co na dwóch, aczkolwiek w przypadku słabszej broni może być wymagany drugi unik. Jeżeli chcemy unikać obrażeń od zielonków mających 400 HP i potrafiących skakać, to w najprostszym przypadku polecam użyć pułapek z trawy i patyków. Rozstawiamy takich kilka na granicy obszaru działania kokona, aktywujemy kokon, patrzymy na efekty i zbierając zawartość pułapek, przeprowadzamy mord. Ale po co to wszystko? Mięso z potwora to raczej jeden z najlepszych składników dań. Po odpowiedniej obróbce możemy zrobić z niego najlepsze potrawy, lecz nie dotykaj się do tego składnika bez odpowiedniej wiedzy. Jeśli do garnka dasz więcej niż jedną sztukę tego mięsa, w absolutnej większości wyjdzie ci potworna lasagna, która ma koszmarne statystyki. Mam tutaj stack mięsa z potwora. Wrócę do bazy, gdzie mam wszystkie potrzebne składniki, w szczególności lód, i zajmiemy się samymi potrawami. W lodówce mamy mięso z potwora, lód, duże mięso oraz kilkanaście jagód i marchewek. Dobrym tipem jest to, żeby nie zbierać wszystkich jagód i marchewek z całego świata. Co prawda w zimę wszystko gnije wolniej, ale i tak gnije. A taka jagoda na krzaku czy marchewka w ziemi nie zgniją nigdy, więc mogą to być dla nas żywe lodówki, ale pamiętajcie, że w zimę takie rzeczy jak jagody czy trawa po prostu nie odrastają, więc trzeba na to uważać. Jeśli chodzi o same potrawy z garnka, najlepszą opcją będą mięsne kulki odnawiające głównie głód, bo aż 62 punkty. Absolutnie najlepszymi przepisami są potworne mięso i 3 lodu oraz potworne mięso i 3 jagody. Drugą potrawą będzie mięsny garnek odnawiający też głównie głód. Mówimy tutaj o wartości 150 punktów. Wyróżniam 3 rodzaje przepisów. Na bogola, czyli 4 dużego mięsa, na biedaka, czyli 3 dużego mięsa oraz wypełniacz, na przykład lód, i na totalnego biedaka, czyli 2 sztuki dużego mięsa, potworne mięso i wypełniacz. Trzecią potrawą będzie wysokie szkockie jajko, odnawiające 150 głodu i 60 HP. Dzięki niemu najemy się i jednocześnie wyleczymy za całkiem niską cenę. Najlepszymi przepisami będzie wysokie jajko, marchewka i 2 patyki. Ewentualnie zamiast marchewki możemy dać kaktusa w ramach warzywa. Wysokie jajko nie psuje się, więc nie możemy schować go do lodówki. Dodatkowo jest dosyć łatwe w zdobyciu, bo pojawia się co kilka dni w gnieździe wysokiego ptaka. Jajko wystarczy ukryć i przeskoczyć przez wormhola, aby matka, czy jaką to ma płeć, przestała nas gonić. Tak więc mamy mięsne kulki odnawiające 62 głodu, mięsny garnek odnawiający 150 głodu i wysokie szkockie jajko odnawiające 150 głodu i 60 HP. Mamy tutaj mało dań na leczenie i w ogóle na sanity, ale naprawimy to. Wystarczy, że postawimy namiot, w którym możemy spać, odnawiając zdrowie i sanity podczas spania kosztem głodu. Maciek, kurwa! No! Kamera na pszczoły! Jak możemy zauważyć, nie są one aktywne, tak samo jak większość przyrody podczas zimy. Motyle nie respią się z kwiatów, a żaby nie wychodzą ze stawów. Prawdopodobnie mało osób o tym wie, ale rośliny typu trawa, jagody i patyki wcale nie przestają rosnąć. Rosną one tak wolno, że może nam się wydawać, iż nie żyją, ale to nieprawda. Cały czas rosną. Zapierdalam teraz do Urliego po coś ciekawego. Uważni, którzy słuchali na początku, powinni wiedzieć, o co chodzi. W międzyczasie powiem jeszcze o tym, że w zimę wszystko gnije 25% wolniej. Łącząc to z 50% spowolnieniem lodówki i średnim czasem gnicia składników 10 dni, daje nam to przynajmniej około 17 dni do pełnego zgnicia. Jest to wartość wyższa niż czas trwania zimy, wynoszący 16 dni. Maciek, dawaj tutaj kamerę. Nawet mają piecek z łusek. Nie jest mucha smak był klepany. Siema. No siema, gdzie Warly? Tutaj. No tam. Teraz to wiem. Warly jest sprawa. Dajesz temu Santer i będziemy kwita. Kurwa. No to spadaj. Dobra, już daję. Świetnie. Teraz za mną. Wes, co tam? Ty zostajesz kopać lód. Jak wrócę, cała lodowa ma być wypełniona. Zrozumiano? Ta jest. No to my idziemy. Dokąd idziemy? Idziemy do specjalisty od roślin. Jestem pewny, iż mimo aktualnej pory załatwi nam co trzeba.
Wiele roślin nie lubi zimy, ale nie dotyczy to upraw z działki rolnej. Te albo są neutralne do danej pory, albo ją uwielbiają, co niesie za sobą szereg benefitów, jak większa szansa na daną roślinę oraz ich większa płodność. Rośliny, po której idziemy, czyli dragon fruit i papryczka chili, może i nie uwielbiają zimy, za to ziemniaki już owszem. Roślina ta jest powszechna, a stopień trudności hodowli jest na najniższym poziomie. Pobierają one ogromnie mało wody, a statystyki upieczonego ziemniaka są na wykurwistym poziomie. Upieczony ziemnior daje 25 głodu i 20 HP, co jest po prostu niesamowite. Jeden ziemniak jak daje tyle statystyk, co nie jedna potrawa zrobiona z czterech składników. Bomba po prostu! Siema. O nie, to znowu on. Siema, Wormut. Dobra, mówcie czego chcecie i mnie zostawcie. Co on taki nerwowy? Nie wiem. Dobra, krótka piłka. Potrzebuję papryczek, chili i dragon fruitów. Będzie mały problem, gdyż te rośliny lubią głównie lato i jesień. Można je hodować na przykład w zimę, ale plony będą zdecydowanie mniejsze. No cóż, powinienem coś mieć w zapasie. No to bieguj się. Zaraz wracam. Nie będę tego ukrywał. Jednymi z najcenniejszych rzeczy w świecie Constant są potrawy Wurliego, które dają przeróżne efekty. Od początku tego filmu było mówione o Hot Dragon Chili Salad i przyszedł czas na to. Wurli, specjalista od gotowania, wytłumaczył nam, o co chodzi z tą potrawą. Kuchnia polowa rozstawiona. Zanim zacznę, sprawdzę, czy posiadam wszystkie składniki. Smocze owoce są, papryczki są, lód też jest. Potrawę tę wykonać mogę tylko ja w swoim specjalnym przenośnym garnku. Dodajemy smoczy owoc, papryczkę i dwa wypełniacze. Następnie czekamy 15 sekund i mamy to. Potrawa to odnawia 25 głodu, 10 sanity i zabiera 3 HP. I powiesz, że to gówniane statystyki, ale potrawa ta podgrzewa ciało do 40 stopni przez 5 minut. Jak coś to temperatura tutaj nie ma nic wspólnego z realną, standardową, zdrową temperaturą ciała wynoszącą 36,6. W tej grze wartości powyżej 71 zadają obrażenia, więc 40 stopni jest w pełni bezpieczne. Potrawa tak gnije przez 15 dni, więc nawet trzymając to w najgorszych warunkach, i tak bez problemu przeżyje całą zimę. Czapka z bawoła plus kamień termiczny plus ta potrawa ochroni nas przed zimnem w 100%. Dodatkowo odpowiednie odżywianie, używanie namiotu, pamiętanie, iż natura podczas zimy umiera i mamy przepis na przeżytą zimę. Wurli? No co tam, całkiem sporo wyszło mi tego Hot Dragon Chili Salad. Jak dobrze to zapakujemy, to będzie starczyć na kolejną zimę. Nie chcę się martwić, ale mamy dzień 29. O kurwa, czyli jutro. Dear Klops.